pijańska czkawka. Wyzima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Ogólnie on też wspomniał o tym detektywie, nie? Pamiętam, że... O, coś się tu daje. Nie pamiętam już co. Ten detektyw, nie? On będzie ciągle nie po naszej stronie. To tak musi być przyjaciel prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Mi się wydaje, że tam pod koniec trzeba się opowiedzieć po czyjejś stronie. No tak. Trzeba się opowiedzieć tam albo po stronie zakonu, albo po stronie wiewiórek, albo być neutralnym. Ale nie wiem dokładnie, co to ma do... co to ma do Zygfryda, nie? Że czym on... Co się stało, że dojdzie do tego, że będziemy walczyć ze sobą? Bo co, jeśli się opowiemy po stronie wiewiórek, to oznacza, że od razu będziemy walczyć z Zygfrydem? Nie jestem pewna, jak to działa. Chyba jak się nie wybierze zakonu, to staje przeciwko nas. Ale właśnie nie wiem, czy neutralność też... Czy neutralność też pozwala mu przeżyć? Nie wiem, ja w sumie chciałabym być neutralna, nie? Nie chciałabym być ani po jednej, ani po drugiej stronie, bo obie są chujowe. Ja bym tylko zrobiła taką super malutką przerwusię. Zobaczyć, czy jestem w stanie naprawić ten skrypt, nie? Żeby działał, bo... No bo kurde, zapomnę zaraz o tych... śmierciach i kuźwa później nie dodam, no. Działa to to? Kurwa, działa. Dobra, dodaję dwie śmierci, tak jak było mówione. I teraz już na bieżąco będą dodawane. Bez żadnego tam pierdzielenia. Here. Działa? Lepszą stroną jest Kojatel. Czemu? Czemu tak uważasz? Znaczy, ja nie uważam, że żadna strona jest dobra. Tak samo jak w akcie pierwszym ani wieśniacy nie byli dobrą stroną, ani Abigail, nie? To też mniejsze zło nadal. Dobra, bo już tu się tak dużo dzieje. Musisz częściej umierać, to się nie będzie licznik psu. Bo oni lepiej pomogą niż zakon, ale w czym pomogą? Komu? Miałam wrócić do tego Dompasera. O, jest loszek. Pójdźmy, skończmy najpierw jedno, a dopiero później będziemy ten... później będziemy iść dalej, tak mi się wydaje, bo ja już jestem przytłoczona wszystkim, co tu się dzieje, nie? Ja już widzę milion osób, z którymi trzeba pogadać i już jestem po prostu... O kurwa, od czego to zacząć, nie? Jezu. Łatwiej jest z fabułą. Znaczy, a kto powiedział, że chce łatwiej? To po pierwsze. A po drugie, co to znaczy, że lepiej pomogą niż zakon? Co zrobią, że byłoby lepiej? Mi najbardziej w grze zależy na tym, żeby wybór był jak najbardziej logiczny i żeby był zgodny z moimi przekonaniami. A nie z tym... O, Zoltan. A nie z tym, żeby po prostu, nie wiem, było jak najłatwiej, żeby pójść pod tą w najmniejszą linią oporu, nie? No to co? Dawaj kasę. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Po co? Mianowicie? Nie potrzebuję. Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem kuroniszka. Zacznijmy od tego. Zaraz wielkie odpowiem. Bydle. Oto 400 orenów nagrody. Jej! Zasłużyłeś na nie. 400. Zajmujecie się też potworami? Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Czyli na przykład ciebie, bo jesteś wilkołakiem. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za kuroliszka, który zaląkł się w kanałach, i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach.
No ale Kuroliszek już jest załatwiony. Co ty pierdzielisz? Jak nie spoileruj? Kurwa, gra ma 20 lat, a ty mi mówisz, że nie spoileruj. No ja pierdzielę. Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Może ktoś nie grał? No to ma problem. Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Wielkołactwo. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. Na pewno nie. Dobra. Bywaj. Matoły. No to co? Dawaj mi moje rzeczy przede wszystkim, nie? Co to jest kreta w podłodze? To chyba zejście do kanałów, tak mi się wydaje. O. No, no. Udało ci się zabić Kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Jeszcze ten gest. Weź swoje sobie rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja no zobaczę, idę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. No ja też mam w ekwipunku fistę. Chcesz trochę? Dobra. Spokojnie złap oddech i powiedz, jak ci minął dzień. Jak mi minął dzień? Wszystko dzisiaj, co mogło pójść nie tak, to poszło nie tak. Tak w skrócie bym powiedziała. Co to jest? Księga Puszczyka. No dobra, no tego i tego nie potrzebuję, ale to już akurat jest mi potrzebne. Z czego mogę się pozbyć? Zobaczmy. Wieprzowinkę zostawię, bo na pewno jest dużo warta. Piwko. Wyrzucę piwko. Wezmę tą. Może jeszcze jakiś plaster miodu. I chleb z szynką. I musimy się teraz poogarniać trochę. Muszę też znaleźć gościa, który tym razem trzyma rzeczy, żebym mogła mu zostawić. Każdy, kto grał lub oglądał, jak grał w tą grę na YouTubie, to se sam zaspoilerował. No tak, no tak. Tak to działa. Ja uważam, że jeśli jest już gra, która ma ileś tam lat, to nawet fajniej jest właśnie mówić o takich rzeczach, o których inni być może wiedzą, ale na przykład zapomnieli. Przez to oboje możemy w tej chwili mieć jakieś takie inne podejście, właśnie na przykład do tego typa, jak on się nazywa, Vincent chyba, że możemy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób on mówi i czy wcześniej na przykład można było się domyślić, że on jest wilkołakiem, niż dopiero jak to się okazało, nie? Jak wcześniej mieliśmy... No, wiecie o co chodzi, no. Jezu, gadam głupoty. No, graty dostałam właśnie. A zlecenie na wilki, echinopsy, algule, psy, popielce. Gdzie ja mam to wszystko wziąć? Ja mam za dużo kuźwa rzeczy. Magazyn. Co to jest za magazyn? To nie jest mój magazyn, nie? Kanał, dom. Zobaczmy może do Talara. I zobaczmy, czy Talar coś właśnie kupi ode mnie. Albo mi coś przetrzyma. On chyba był osobą, nie? Trzymającą ekwipunek. Czy nie? Już nie pamiętam. Nie ma spania. Wstajemy. Jestem paserem. Sprzedaję i kupuję. No spoko. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No niestety on nie ma przetrzymania. Dobra, zapytajmy może go najpierw o rzeczy. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze kurewska straż, po drugie co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar.
To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. Mhm. Ok. Skąd miałeś? W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? Okay. A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity. Prawdziwy, chędożony magik. Magik? O Jezu. W sumie to chyba nie chcę się z nim zetrzeć w takim razie. No to jest złoty pierścień. Na co to komu? Ale luna słońca jest. O Jezu. Jest niebieski meteor. O, i to też nam będzie potrzebne, nie? Tylko nie wiem, czy od kogoś tego nie dostaniemy i czy na pewno muszę to kupować. I księga wilgi. Kurwencja. Wszystko by się chciało kupić od razu. Dobra, a mogę mu sprzedać tak. To mogę mu sprzedać. A w sumie sygnet wiecznego ognia też już chyba mogę mu sprzedać. W ogóle, czy ktoś z was wie, czy w tej części można ulepszać tymi runami tylko miecze, czy można też ulepszać biżuterię? Właśnie na przykład pierścienie, żeby pierścień mi dawał plus 10 efektu krytycznego, czy coś. Co to jest? Bursztyn ci sprzedam. A, ten niebieski meteoryt zostawiam. Ty, w sumie ten bursztyn mogłam zostawić, bo tu chyba jakiejś dziewce się daje, tak mi się wydaje. Co? Zamotłam się troszkę. Ta medycyna sądowa to jest mi potrzebna też tam do chyba jakiejś sekcji zwłok, nie? Tak mi się wydaje. Ajajaj, dużo rzeczy. Za mało mogę mu sprzedać, kuźwa. 20%, to 10%. Tego wina by się można było A jest za późno. Czekaj, a wilga co robi? Bo w sumie nie wiem. Co robi wilga? Może na razie nic od niego nie kupię i tyle. Jak tam ten miecz, który ja dostałam? A to? Miecz stalowy i miecz srebrny, czyli mam oba teoretycznie. Oparte na wybranym stylu i w sumie nie wiem. Czekaj, czemu ten stalowy ma na upiory o 100%? Dziwne. Dobra. Talar. Nie przydasz mi się za bardzo. Piwo. Nie chcę piwa. Daj mi coś lepszego. Za dużo śmieci, no. Pojemnik. Aletra. Dawaj. Jak zwykle muszę typiarza okraść. Bo jakby inaczej. Tu jakieś beczki. Mięcho. I kanapka. Wyobrażacie sobie w prawdziwym życiu tak otworzyć beczkę, otwierasz, a tam kanapka z szynką, nie? Taka sama jedna kanapka w beczce. Jakie to uczucie? Dobra. Magazyn. Chodźmy do tego magazynu. Nie wiem, co to jest, ale chodźmy. Okropne uczucie. Pucybut. Aż mi się przypomina ten młody pucybucik z Trójki. Tu są. Taki był, kurde, chłopaczek porządny, nie? Gdzie jest ten magazyn? Gdzieś tu? Chyba jeszcze kawałek.
I też o jakim magazynie dokładnie mowa? Tu gdzieś drzwi do magazynu. Czy trzeba na dół zejść? Wieczny ogniu, wypełnij me serce. Nie rób tego. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet Wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. No raczej. Co w tym dziwnego? O, Carmen. Co się dzieje w magazynie? W sumie boję się tam wejść. Au. Aha, zamknięte. Okej, okay, to po co jest to podświetlone? Dobra, to pójdźmy do karczmy. Bo wiem, że mam tam paczkę dla typa. Oj, właśnie, ogłoszeń nie wzięłam z tablicy. Fuck. Kuźwa, ale tu się będzie działo. Jak ja tutaj chcę zrobić wszystkie questy, to mi to chyba zajmie milion lat. Coś mam takie wrażenie. O, Jezuśku. Siema, karczmasz. Czy to jemu miałam dać paczkę? W sumie szczerze to nie pamiętam. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach? Białe włoski? Niech zgadnę. Z cyrku się urwałeś. Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość. A, odciąć się potrafisz, swój chłop. Czego ci trzeba? Fajną masz fryzurę. O, pokaż mi... Są moje rzeczy. Dobrze, dobrze. To mi się podoba. Wcale nie jest tak, że mam mnóstwo śmieci i nie wiem, co z nimi zrobić. Nie, nie, nie. Wcale nie tak. Dobra. Dobra. Już. Myślę. To sprzedam, to zostawię. Brosza salamandry jeszcze będzie mi potrzebna później. Na sprzedaż, nie? Kwiaty mi się przydadzą, to mi się przyda. To zostawię. Ile ja mam, kurwa, krzemieni? Co jest? Aha! A te krzemienie już mi są totalnie niepotrzebne, bo ja mam igni. I przecież ognisko mogę igni podpalać. Kurwencja. Pistech. Mogę sprzedać. Kamień szlifierski. Księga puszczyka. Dobra. To. Dusza upiornego psa. Okej. To. Księga. A, to jest z przepowiedniej tliny. Nie potrzebuję tego. List od rycerza. No to już mamy tego questa. No co jest? Co mi się tak odbija? No, znaczy... Nie odbija, tylko czkawka mnie bierze. My nie wiem, czy jedno i drugie to samo. Dobra. Resztę sobie sprzedamy, więc jest git. Za ile może krzemień chodzić? Hazardista. Zobaczmy. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. No, to wierzę. Lecimy. Od razu widać, żeście człek bywały. Nie to, co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człekiem, niż wygrać z byle chłystkiem. Z tutejszymi chleczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, alem go dawno nie widział. Jak myśliwy, no to... Myśliwy nie wróci. Oho, po prawdzie, to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie... Dobra. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny, ale bądź panie, trochę milszy. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś. Chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu Lebiody. Ogrodnik.
No dobra, ale ja nie skończyłam z tobą. Godoj ze mną. Szanuję ludzi lubiąc. Da się wyżyć da z tego? Da się wyżyć z tego hazardu? To zależy z kim gracie, panie, i gdzie. No. Gdzie warto zagrać? Jeśli macie pełny mieszek, idźcie do bogatej części miasta. Tutaj łatwiej o nóż w żebrach niż zacną wygraną. Dobra. Spróbujmy. Rzuć kośćmi. Lecimy. Wow, wow, wow. Czwórka jedynek. Aja. Ajaja. Easy. Nie to, że miałam jakiś tam wkład w to moje szczęście, ale... 1, 2, 3, 5, 6, kurwa. Czwórki zabrakło. Nie mam nic. Dobra, robimy całkiem nowe przetasowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystko tasujemy. Jeden, dwa, trzy. I jedna para. Ajajaj. Dobra. Cicha. Jedna para. Jedna para. Dobra, próbujemy. Dziaps, dziaps. Idziec. Dawać mi jeszcze jedną parę, co? Jest szósteczka. A jemu? Mam nadzieję, że się nie wylosuje. Na! A, przegrałam. A, bo on dostał trójkę. Kurwencja. Nie widziałam tego. No, rzeczywiście, piątka mu wypadła, a miał wcześniej dwie piątki. Fucking. Niedobrze. Dobra, trzeba jeszcze raz zagrać. Dawaj, dawaj, bo muszę się odkuć, typie. Parka. Dwie parki. Oko. No. Jedna i druga, czyli trójeczkę sobie rolniemy. Piątka, czyli nic mi to nie dało. No. Tym razem wygrana. Znowu dwie pary. O. Okej. Okay. I on ma... I... trójeczkę. Rolujemy. Jakaś trójka niech się jeszcze niech się dziabnie, nie? Jedynka. Fuck you. On też ma dwie pary, ale i tak wygrał. W sumie nie wiem czemu, ale... Może dlatego, że moje były większe? Nie wiem, od czego to zależy. Ale wygrane, więc... Słyszałem, że straż robi o głowę. Tak? Nogi same powiewają się na dobrze. Po prostu posłuchaj. Ty kurwa gadasz? Bo mogę. Ciekawe, którą? Skąd wiesz? Sprawdzałeś? To jest krzesiwo. Holman, kto to jest? Witam, witam. Kogo tu przyniosło? On taki kim jesteś? Patyczkowaty nazywam mocno. Nazywam się Coleman. Czym się zajmujesz? Sprzedaję różne rzeczy, jeżdżę to tu, to tam. Jak tam, gdzie, Pawełku, na było na bieganiu? Ostatnio na bagna, ale to nie twoja sprawa. Tak, tylko pytam. Kupujesz coś? O Jezu, jak się zakręcił. Nie potrzebujesz usług Wiedźmina? Nie potrzebujesz usług Wiedźmina? Nie, po co? Chociaż skoro już o tym wspominasz... Tak? Jest pewna sprawa. Tarmi. Nawiedzony dom. To zadanie raczej dla egzorcysty niż Wiedźmina. Duchy? Wątpię. Mnie interesuje efekt. Krzesła mają nie podskakiwać, drzwi nie otwierać się same, rondelki wisieć spokojnie na ścianach. Zobaczysz, co się da zrobić? No zobaczę, zobaczę. Jasne, zobaczę.
Powietrze strasznie wilgotne. Nie pożałujesz. Dom znajduje to się u ciebie jeszcze nie padało, kanału, tak? 3 dni pod rząd? Szklarz łatwiej by zwalczył. To właśnie przeciągnie. Padało i dlatego jest wilgotne. Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Daj mi spokój. Nie chcę z tobą gadać. Ale... No dobra. O nie, o nie, o nie. Odwal się. No nie, odwal się, no debilu. Głupi. Dawaj, bo mam rzeczy z tobą do ogarnięcia, a ty co mi pierdzielisz, no. Nie mogę, co za... Nie padało ostatnio? O nie, nie. U mnie jak się, kurde, rozpadało, to końca nie widać. Ale to dobrze. Wierzę. Przynajmniej jest chłodniej. Jestem lepiej z tego, co poprawię. No nie godaj, żeż ty. No nie, no. Nie, no tutaj trzeba zapisywać dosłownie po wszystkim, no. To zależy, gdzie... O, zimę. Panie kochany. Parka. To, to i to. O, trójeczka. Trójeczka lepsza niż dwie parki. Nice. Ile się przebiegło? Ile się udało przebiec? Dwójka, trójka. Jakieś główienka. Dwie pary. Dawaj, Geralt. You can do this. No nie! Jednak nie zrobił tego. Ale debil. A ten przed... What?! Przetasował parę? Po to, żeby mu wypadła w ogóle trójka. Co jest? 5 kilometrów, ale wolno, bo szybciej nie miałem siły. Kurwa, 5 kilometrów ten, co chce przebiegu. Ja pierdolę. Ja nie wiem, jak ty to robisz, naprawdę. O, to i to. Jeden, dwa, trzy. Ale gówno totalne. Przegram to, nie? O, jednak wygrałam. Nie wiem czemu, ale wygrałam. Dobra, jeszcze raz zapisuję. O, jeszcze tu była ta... Czego ty się tak śmiejesz? Ty, a ja z nią też mogę pogadać, nie? Witaj, białowłosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Buba. Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze, a na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie? Idziemy na zaplecze. Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam zęba. Ja pierdolę. Nie, kurwencja. Co się tu dzieje? Dzieje się coś ciekawego. Nie. W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. W sumie nudy. Nie, no takie tam, kurwa. Mój chłop mnie sprał, aż wyplułam zęba. Ale spoko wszystko. Ja pierdzielę. Co się dzieje w tej grze? To ja nie mam słów, naprawdę. Za dużo wina. Za dużo piwa. Zbywam się tego wszystkiego, kuźwa, ile można. Wypadł mi z tym winem. Mocny alkohol. Norma jak w co drugiej polskiej rodzinie. O, kurde.
konsekwencja. No, coś w tym jest. Pszczółka niech se będzie. Krowie mleko, nie chcę mleka. Alkohol średniej miocy? Miocy? Dobra, jeden sobie zostawię chyba. Mocny alkohol. No potrzebuję ich też do tych, nie? Dobra, coś takiego, niech będzie. Teraz idziemy jeszcze raz z nim pogadać, ale w dobrej kolejności. O salamandrze na koniec. Kim jesteś? Na czym się... Dobra, tak. wiemy. Nie potrzeba. To... Mniej... Jasne, zobaczę. Zobaczę. Świetnie, nie pożałuję. Szklasz. Kupujesz coś? Czym handlujesz? Biały proszek. Mogłem się tego... Dla znajomych mam też inne rzeczy. Nie jestem. Kupujesz co? Aha, on tylko fistek ma. Jezu, to ja się tyle cofnęłam. Po to, żeby mi powiedział, że on ma tylko fistek? Ja pierdzielę. Ale useless typo. Dobra. Nie pytam go o salamandrę, bo później może nie będę mogła znowu z nim pogadać. Dobra, z kelnerką już było gadane. Tu jest jakiś w ogóle typ, nie wiem kto to jest. Kufer? Co jest w kufrze? Chyba twoja. Dobra, przed rozmową z nim zobaczmy. Geralt, Kopelat! Kim ty kurwa jesteś? Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Nie kojarzę typa. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę. Jestem wykidajłą. Kim właściwie jest wykidajło? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Jak życie? Nie zawsze. Nie narzekam. Dobra, to było. Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagramy? Jasne. Kiedy tylko... No choćby... No to lecimy. Dobra. O kurde, jaka stawka. Dwie piątki, dwie trójki. No to chyba jest git. Pracownik pilnujący porządku, często podrzędnym lokalu rozrywkowym lub gastronomicznym. Czemu to się tak dziwnie nazywa, wykidajło? Naprawdę, tak... O kurde! Bo on ma trójkę! O fuck! Ja chyba trójki nie będę miała, co? No... Ajajaj! No nic... Niedobrze. Dobra, ale teraz Geralt musisz wygrać. Następną też musisz, nie ma innej opcji. Teraz ja mam trójkę. Dobra, no to już jesteś. No on też ma! I jeszcze dwójkę. Co za typ? Nie. Jezu, aż się wydarło, aż mnie gardło rozbolało, nie? Sorry. I didn't mean to. Też mam dwójkę. A kto będzie miał lepszą? Czemu on to przerolował? I czemu dostał... Nie, ja to wczytuję, nie? Jak nic, ja to wczytuję. Nie ma takiej opcji, panie, co pan? Że niby 320 orenów mam mu tak oddać? Nie ma takiej opcji. Mam nadzieję, że to nie jest takie skryptowane, że muszę tutaj za wszelką cenę przegrać. Cheaterka? Chyba ty, cicho. Jak życie? To ja... Może kiedy?